Dzień dobry Państwu. Nowy rok zawsze niesie ze sobą nowe wyzwania. Nie inaczej jest tym razem. Zaczynamy kolejne wydanie Wiadomości Edukacyjnych. Wykorzystanie wiedzy w praktyce to hasło, które przyświeca każdemu nauczycielowi. Dlatego wraz z Natalką i Jantkiem zapraszamy do świata wielkiej matematyki. Celem najnowszego projektu dla uczniów klas 1-3 jest pokazanie, jak umiejętności liczenia mogą przydać się w codziennym życiu. Odkryjemy zatem matematykę w sklepie, technice, architekturze, a także w kuchni. Uczniowie klas zintegrowanych będą zgłębiać świat obliczeń, a Państwo otrzymają ciekawe i nieszablonowe scenariusze lekcji i zadań. Aby dołączyć do projektu, zajrzyjcie na naszą stronę. Umiejętności wyszukiwania informacji i wykorzystywania ich w praktyce przydadzą się, jeśli chcecie Państwo wziąć udział w naszym konkursie Ale to ciekawe. Tak, to konkurs dla Państwa, nauczycieli klas 1-3. Wystarczy zajrzeć do najnowszego katalogu edukacji wczesnoszkolnej. Czekają tam na Państwa proste zadania, a do zdobycia jest unikatowa torba ekologiczna. Szczegóły oczywiście w katalogu, a katalog czeka na Państwa już u naszych konsultantów oświatowych oraz na naszej stronie. Zapraszamy! Już po raz siódmy wydawnictwo MAC przygotowało sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Omnibus, do którego zapraszamy wszystkich nauczycieli ostatniej klasy nauczania zintegrowanego. Omnibus to doskonale znane Państwu narzędzie, dzięki któremu sprawdzicie, co dla uczniów jest zrozumiałe, a nad czym muszą jeszcze popracować. Od tego roku sprawdzać będziemy nie tylko trzecioklasistów. Próbny egzamin ósmoklasisty to aplikacja, która debiutuje specjalnie dla naszych najstarszych uczniów. Zespół MAC przygotował dla Państwa rozwiązanie, które pomoże w przygotowaniu przed majowym egzaminem. W aplikacji dostępne są sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Dzięki darmowym arkuszom egzaminacyjnym możecie Państwo dokonać ewaluacji i zweryfikować poziom przygotowania uczniów do egzaminu państwowego. A co nowego w MAC technologiach i MAC dydaktyce? Wkrótce start wnioskowania dla placówek niepublicznych w programie Laboratoria Przyszłości. Przypominamy także o możliwości wykorzystania 40% lub pozostałych środków dla szkół samorządowych. Grupa MAC daje Państwu szeroki wybór produktów od drobnych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, przez aparaty i sprzęt audio po drukarki 3D. Pamiętajcie Państwo również o terminie składania sprawozdań z realizacji projektu dla placówek samorządowych, który mija 28 lutego. Czasu zostało zatem niewiele. Przypominamy także o składaniu wniosków w projekcie Aktywna Tablica. Do 15 maja wnioskować można o pieniądze na zakup komputerów, pomocy multimedialnych i audiowizualnych. My czekamy na Państwa wnioski, a sprzęt czeka na Państwa. Nie zapominajcie również o kolejnej edycji programu Posiłek w szkole i w domu. Na naszej stronie już niedługo pojawią się nowości i gotowe wnioski dostosowane do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zima to dobry czas na montaż gier korytarzowych. Zespół MAC przygotował dla Państwa bogatą ofertę kolorowych, ale także trwałych naklejek, pozwalających pożytecznie zagospodarować szkolne korytarze. Klasy, tabliczka mnożenia i wiele innych zabaw sprawią, że uczniowie spędzą aktywnie czas i jednocześnie utrwalą zdobytą wiedzę. Jeśli szukacie Państwo ciekawego wyposażenia do pracowni przedmiotowych, koniecznie zajrzyjcie do naszych nowych katalogów produktowych. Cztery katalogi to duże ułatwienie dla nauczycieli fizyki, chemii, biologii i geografii. Dzięki podziałowi szybko znajdziecie Państwo interesujące wyposażenie, które już niedługo może wesprzeć uczniów w Waszej szkole. A na koniec wiadomości edukacyjnych serdecznie zapraszamy do naszej grupy Z Klasą na Facebooku, gdzie już teraz wspieramy prawie 40 tysięcy nauczycieli. Dlaczego warto dołączyć? To najszybszy kanał komunikacji, na którym czekają na Państwa certyfikowane webinaria i najlepsi branżowi eksperci. Zapraszamy i do zobaczenia!